Zawód kierowcy tyra jest tylko dla mężczyzn. A ty, babo, to za gary się bierz, a nie za kierownicę. No i niestety, takie słowa często słyszymy, gdy pytamy o to, czy kobiety mogą pracować w transporcie ciężkim. No cóż, jasne, chcielibyście. Nie damy wam tej satysfakcji. Nie, nie. Te słowa są oczywiście całkowitą brednią. I w tych czasach dowodem jest wiele wspaniałych, naprawdę wspaniałych kobiet śmigających za sterami ciężarówek. Nazywam się Angelika Bednarz, 30 marca skończę 24 lata i jestem kierowcą samochodu ciężarowego. Chciałabym podzielić się z wami taką naszą codziennością. W pojedynczej obsadzie też wiele kobiet jeździ, naprawdę wiele kobiet. Iwona Blecharczyk, Milena Rozwód, świetne laski, które naprawdę dają sobie radę w trasie i można brać z nich przykład. I dbają o siebie i o auto, fajnie wyglądają. Ja osobiście po prostu mam nadzieję, że ten stereotyp zostanie przełamany i że tak więcej fajnych babeczek będzie wsiadało za kółko, będzie jeździć, nie będzie się bało. Jedyne co mogę powiedzieć, to na pewno, że lekko nie będzie. Że trzeba być wytrwałym, silnym w dążeniu do celu i wtedy się przezwycięży wszystko. Nie dajcie się, kobietki. Nie trzeba pracować gdzieś tam w biurze, jeżeli ma się jakieś ciągoty do kółka. Naprawdę jest to fajna praca. Jest bardzo wymagająca i naprawdę trzeba się poświęcić, ale myślę, że zalet jest zarówno tyle samo, jak i wad. No i można poczuć się naprawdę swobodnie sobą. Nie trzeba pracować z szefem na karku gdzieś w jakimś zakładzie pracy, a można sobie tą pracę naprawdę wybrać taką inną, która będzie pasją dodatkowo. No, także życzę wam wszystkiego dobrego, powodzenia, no i pozdrawiam serdecznie.